równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii, jak i o firmie Mincel i Wokulski. Podali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy zaś o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta McMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem, opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali Stanisława Wokulskiego, najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Na ruinie bowiem i niewypłacalności, mówił pan Deklewski, musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie szanować darów łaskawej fortuny. Zaś radca Węgrowicz po każdej, również głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał: wariat, wariat awanturnik, Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? Szósta, panie radco. Służę piorunem, odpowiedział Józio. Wariat, wariat, mruczał radca Węgrowicz. Dla osób posilających się w tej, co radca jadłodajni, dla jej właściciela, subiektów i chłopców, były tak jasne jak gazowe płomyki oświetlające zakład. Przyczyny te tkwiły w niespokojnym... ...zwoitej restauracji, dobrowolnie wyrzekł się restauracji, sklep zostawił na opatrzności boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek. A może go i zrobi? Dostawy dla wojska to gruby interes, wtrącił pan Szprot, ajent handlowy, który bywał tu rzadko. Na najniewinniejsze słówko marszczył się jak zbój. Rozumie się, używaliśmy na nim, co wlazło. Gościa, że mało obaj nie porwali się za czuby. Naturalnie handel cierpiał na tym. Wcale nie. Bo kiedy dziś dnia pijemy i sam w rezultacie oparł się aż gdzieś około Irkucka. Heca, panie, westchnął ajent handlowy. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem. Przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi. A wydołać trzej subiekci. Jeden mizerny blondyn, wyglądający jakby co godzinę umierał na suchoty. Drugi szatyn z brodą filozofa, a ruchami księcia. I trzeci elegant, który nosił zabójcze dla płci pięknej wąsiki, pachnąc przy tym jak laboratorium chemiczne. I naturalnie przegrał pan. Rozumie się. Szczęście ucieka od takich jak ja. Dodał, spoglądając na nią. Panna Izabela lekko się zarumieniła. Pociąg ruszył. Starski usiadł po lewej stronie panny Izabeli i zaczął z nią rozmawiać w połowie po polsku, w połowie po angielsku, coraz częściej wpadając w angielszczyznę. Wokulski siedział na prawo od panny Izabeli, nie chcąc jednak przeszkadzać w rozmowie, wstał stamtąd i usiadł za panem Tomaszem. Pan Łęcki, trochę niezdrów, odział się w hawelok, w plet i jeszcze położył kołdrę na nogach. Kazał pozamykać wszystkie okna w wagonie i przyćmić latarnie, które go raziły. Obiecywał sobie, że zaśnie, nawet czuł, że go sen morzy. Tymczasem wdał się w rozmowę z Wokulskim i szeroko zaczął mu opowiadać o siostrze Hortensji, która za młodu była do niego bardzo przywiązana,
o dworze Napoleona III, który z nim kilka razy rozmawiał, o uprzejmości i miłostkach Wiktora Emanuela i o mnóstwie innych rzeczy. Wokulski słuchał go uważnie do Pruszkowa. Za Pruszkowem zmęczony i jednostajny głos pana Tomasza zaczął go męczyć. Za to coraz wyraźniej wpadała mu w ucho rozmowa panny Izabeli ze Starskim, prowadzona po angielsku. Usłyszał nawet kilka zdań, które go zainteresowały i zadał sobie pytanie, czy nie należałoby ostrzec ich, że on rozumie po angielsku? Już chciał powstać z siedzenia, kiedy wypadkiem spojrzał w przeciwległą szybę wagonu i zobaczył w niej, jak w lustrze, słabe odbicie panny Izabeli i Starskiego. Siedzieli bardzo blisko siebie, oboje zarumienieni, choć rozmawiali tonem tak lekkim, jakby chodziło o rzeczy obojętne. Wokulski jednak... Nikiem być łatwo, ale nie każdy ośmieli się być nim. Zapytaj tego pana, czy on wpadłby kiedy na myśl, że jego miłosne modlitwy są mniej warte od moich bluźnierstw? Wokulski już nie słyszał dalszej rozmowy. Uwagę jego pochłonął inny fakt. Zmiana, która szybko poczęła odbywać się w nim samym. Gdyby wczoraj powiedziano mu, że będzie niemym świadkiem podobnej rozmowy, nie uwierzyłby. Myślałby, że każdy wyraz zabije go albo przyprawi o szaleństwo. Kiedy się to jednak stało, musiał przyznać, że od zdrady, rozczarowania i upokorzeń jest coś gorszego. Ale co? Wrzenie pociągu udziela się jego nogom, płucom, sercu, mózgu, otwartymi oczyma. W tej chwili spostrzegła w nim coś zupełnie nowego i zainteresował ją. Jaka to bogata natura. Pomyślała. W ciągu paru minut Wokulski bez powodu spotężniał w jej oczach, a Starski wydał się małym i zabawnym. Ale dlaczego on zostaje? Skąd się tu wziął telegram? Mówiła sobie i po nieokreślonym niepokoju ogarnęła ją trwoga. Wokulski znowu zwrócił się ku bufetowi, aby znaleźć posłuchanie. Jak sprężyna rzuciła się na siodło. Szpicrózga drżała w jej ręce. Wokulski tymczasem spokojnie dopasowywał strzemiona. Prędzej, panie, prędzej! Wołała, ściągając lejce koniowi, który kręcił się w koło i przysiadał na zadzie. Za bramą ruszamy galopem. Avanti, Savoia! Nareszcie Wokulski siadł na konia, pani Wąsowska niecierpliwie uderzyła swego szpicrózgą i wyjechali na folwark. Droga ciągnęła się aleją lipową, mającą zwiorste długości. Po obu stronach leżało szare pole, a na nim tu i ówdzie widać było sterty pszenicy, duże jak chaty. Niebo czyste, słońce wesołe. W ciągu roku? Ale pan tyle nie wydajesz. Szkoda. Wiesz pan co, wydaj kiedyś... Wypadając w tył i przeciągle spojrzała Wokulskiemu w oczy. Ach, zawołała ze śmiechem. Nie spodziewałam się usłyszeć tak banalnego frazesu od pana. Pan Starski zajmujący. Dla kogo? Chyba dla takich łabędzic jak panna Ewelina, bo na przykład już dla mnie przestał nim być. Jednakże? Nie ma jednakże. Był nim kiedyś, kiedy miałam zamiar stać się męczennicą małżeństwa. Na szczęście mój mąż znalazł się tak uprzejmie, że prędko umarł. A pan Starski jest tak nieskomplikowany, że nawet przy moim zasobie doświadczenia poznałam się na nim w tydzień. Ma zawsze taki sam zarost ala arcyksiąże Rudolf i ten sam sposób uwodzenia kobiet. Jego spojrzenia, półsłówka, tajemniczość znam tak dobrze jak krój jego żakietu. Zawsze tak samo unika panien bez posaku. Jest cynicznym z mężatkami, a wzdychającym przy pannach, które mają wyjść za mąż. Mój Boże, ilu ja podobnych spotkałam w życiu. Dziś trzeba mi czegoś od nich winogron. Panie, oni nam sprzedawali winogrona, kiedy ja myślałam o bandytach. Chciałam ich wybić ze złości, naprawdę. Otóż pan dzisiaj przypomniał mi tych Tatarów. Prezesowa przez kilka tygodni tłumaczyła mi, że pan jesteś oryginalny człowiek, zupełnie różny od innych. A tymczasem widzę, że pan jesteś najzwyklejszy pedant. Czy tak? Tak. Widzi pan, jak ja się znam na ludziach. Może byśmy jeszcze pojechali galopem? Albo nie, już mi się nie chce, jestem zmęczona. Ach, gdybym choć raz w życiu spotkała prawdziwie nowego człowieka. A z tego co by pani przyszło?
Miałby jakiś nowy sposób postępowania, mówiłby mi nowe rzeczy, czasami rozgniewałby mnie do łez, potem sam śmiertelnie obraziłby się na mnie, a potem naturalnie musiałby przepraszać. O, ten zakochałby się we mnie do szaleństwa. Wpiłaby mu się tak w serce i pamięć, że nawet w grobie nie zapomniałby o mnie. No, taką miłość rozumiem. A pani co by mu dała w zamian? Spytał Wokulski, któremu robiło się coraz ciężej i smutniej. Czy ja wiem? Może i ja zdecydowałabym się na jakie szaleństwo. Teraz ja powiem, co by ten nowy człowiek dostał od pani. Mówił Wokulski, czując, że zbiera w nim gorycz. Naprzód dostałby długą listę wielbicieli dawniejszych, następnie drugą listę wielbicieli, którzy nastąpią po nim, a w czasie antraktu miałby możliwość sprawdzenia, czy na koniu dobrze leży siodło. To nikczemne, co pan powiedziałeś! Krzyknęła pani Wąsowska, ściskając szpicrózgę. Tylko...